25 rozdział 1 Mojżeszowej od 1 do 11 wersetu. Potem pojął Abraham drugą żonę, której było na imię Ketura. Ta urodziła mu Zymrana, Jokszana, Medana, Midiana, Iszbaka i Szułacha. A Jokszan zrodził Szebę i Dedana. Synami Dedana byli Aszuryci, Letuszyci i Leummici. Synami Midiana zaś byli Efa, Efer, Hanoch, Abida i Elda. Wszyscy oni byli potomkami Ketury. Abraham oddał Izaakowi całe swoje mienie. A synów nałożnic, które miał Abraham, obdarował Abraham i wyprawił ich od Izaaka, syna swego, jeszcze za życia swego, na wschód, do kraju wschodniego. A Abraham dożył 175 lat. I opadł z sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni, i został przyłączony do przodków swoich. I pochowali go Izaak i Ismael, synowie jego, w jaskini Machpela, na polu Efrona, syna Sochara Chetyty, naprzeciw Mamry. Na polu, które kupił Abraham od Chetytów. Tam pochowany został Abraham i Sara, żona jego. Po śmierci Abrahama błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego. Izaak zamieszkał przy studni zwanej studnią żyjącego, który mnie widzi. Przeczytaliśmy ten ostatni fragment jego życia. Wcale nie taki krótki, bo to jest kilkadziesiąt lat. Czytamy tutaj, że chociaż w tych latach Abraham zachował się tak dosyć zaskakująco, patrząc na obietnice, jakie otrzymał potomstwa z Izaaka i wziął drugą żonę sobie, to widzimy, że już nowego objawienia i czasu społeczności z Bogiem teraz nie ma. Bo tak trochę mi przeszkadza, że rozmawiacie. Więc widzimy, że chociaż zachowanie Abrahama jest zaskakujące i nie ma żadnych nowych tutaj spraw dotyczących jego duchowego życia, to jednak Abraham pozostaje wierny temu Bożemu objawieniu, jakie otrzymał wcześniej. I chociaż pojawia się rodzina następna i kolejne dzieci, Abraham wiąże te duchowe obietnice i te Boże obietnice z Izaakiem jedynie. Dlatego tak załatwia sprawy rodzinne, aby przyszłe konflikty rodzinne nie były przeszkodą dla życia Izaaka i dla rozwoju Bożej obietnicy w życiu Izaaka. I sprawia, że tylko Izaaka, czyli dziedzicem swoim, prawnym, następcą, natomiast pozostałe dzieci wyposaża w środki do życia i odprawia daleko od Kanaanu, w inne miejsca na ziemi. I dalej czytamy, że Abraham umiera, dożywszy
stu kilkudziesięciu lat, 175, czytamy, że umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni. I też czytamy, że na jego pogrzebie pojawiają się dwaj jego pierwsi synowie, Izaak i Ismael. I o Ismaelu jest napisane, że był człowiekiem dzikim, który nigdy nie mógł się dogadać z innymi ludźmi i żył tylko w samotności. Relacji też między Izaakiem i Ismaelem nie było, jednak na pogrzebie ojca spotykają się i śmierć przybliża ludzi, którzy się bardzo różnią. I w ten sposób historia życia Abrahama tutaj na ziemi się kończy. Czytamy też, że Abraham został pochowany w miejscu, które sam kupił dla Sary. I to jest też taki symbol wierności temu Bożemu objawieniu i symbol, że tym, co najistotniejsze było w życiu Abrahama, to jego relacja z Sarą, Boże objawienie, dzięki któremu przybył do Kanaanu, i Boże obietnice związane z Sarą, z Abrahamem i z Izaakiem. To była treść jego życia i to było to, jakby co zaznacza przez to pochowanie obok Sary, razem z Sarą. Też ten fragment kończy się takim, zaplata się o życie Izaaka. Czytamy, że po śmierci Abrahama Izaak zamieszkał w tym obszarze, który należał, gdzie Abraham wypasał te swoje bydło, i to było przy studni żyjącego, który nie widzi. To jest ta studnia, którą wykopał Abraham, o której nazwę nadała Hagar, gdy zabłądziła, uciekając do Egiptu. I w tych okolicach zamieszkał Izaak jako następca Abrahama. I dalsza część historii, tak z tej historii patriarchów, będzie już dotyczyć Izaaka i jego życia. Natomiast nam pozostaje przez chwilę zastanowić się i pomyśleć nad znaczeniem tego życia Abrahama i tego, co Pan Bóg przez jego życie osiągnął. I tutaj widzimy, że postać Abrahama i wszystko, co się wydarzyło w jego życiu, ma całkowicie fundamentalne znaczenie dla całego objawienia Bożego. Abraham pojawia się wielokrotnie. Jego imię pojawia się jeszcze w Starym Testamencie, a następnie pojawia się przynajmniej w czterech takich teologicznych lekcjach dotyczących życia człowieka wierzącego w Nowym Testamencie. I w czterech tematach życia wierzącego człowieka. O aspektach, może byśmy powiedzieli. Jest używany do czterech aspektów życia człowieka wierzącego jako przykład przez autorów Nowego Testamentu, przez apostoła Pawła, przez autora listu do Hebrajczyków i przez Judę. A więc zobaczmy, że jeszcze w Starym Testamencie, w II Mojżeszowej, w drugim rozdziale, 24 wierszu, pojawia się pierwszy raz to sformułowanie, które żeśmy czytali na spotkaniu modlitewnym ostatnio, gdzie
Bóg przemawia do Abrahama z krzewu gorejącego, jak go nazywamy, i mówi, i ten wiersz mówi, i usłyszał przepraszam, bo to teraz troszeczkę przeskoczyłem. I tutaj Bóg rzekł: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. A więc widzimy, że tylko to nie jest druga Mojżeszowa 24, tylko to jest trzecia Mojżeszowa 6:6. I widzimy, że tutaj Pan Bóg nadaje sobie to sobie, no ale tak można powiedzieć, nadaje sobie to imię Bóg Abrahama i używa imienia Abrahama do opisywania samego siebie. To znaczy, że przedstawia się ludziom jako ten Bóg, który te konkretne, określone rzeczy Abrahamowi powiedział i wobec Abrahama wykonał. A więc to, co wydarzyło się w życiu, co Bóg uczynił w życiu Abrahama, ma kluczowe znaczenie dla całej późniejszej historii objawienia, bo tak często Bóg w piśmie odwołuje się do samego Abrahama. List do Hebrajczyków mówi, że Pan Bóg takich osób jak Abraham nie wstydzi nazywać się ich Bogiem. A więc nie wstydzi się nazywać Bogiem Abrahama. Bo pomyślcie sobie, jakie to jest wyróżnienie, gdyby Pan Bóg powiedział do kogoś: ja jestem Bogiem Anny Kędzierskiej, albo ja jestem Bogiem Szymona Krystonia. To zobaczcie, jak to jest, jak osobiście Bóg do tego podchodzi, że nie wstydzi się nazywać naszym Bogiem, pomimo tego, jacy jesteśmy. A więc już w Starym Testamencie Bóg zaczyna używać sformułowania, że jest Bogiem Abrahama. Ale widzimy też, pamiętacie, jak żeśmy rozmawiali na modlitewnym, że na tych słowach, że Jam jest Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahama, Pan Jezus Chrystus buduje naukę o tym, że ludzie po śmierci nie znikają, nie przestają istnieć, ale żyją. Bo Bóg jest nieśmiertelny i Bóg nie jest Bogiem ludzi, którzy umarli, ale jest Bogiem ludzi, którzy żyją. I na tym Pan Bóg, na tym Pan Jezus, tymi słowami Pan Jezus obala niewiarę saduceuszy w nieśmiertelność duszy i w zmartwychwstanie po dniu sądu ostatecznego, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Także to sformułowanie Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego Abrahama, Bóg Abrahama, ma fundamentalne znaczenie dla wiary naszej. Dlatego, że my dzisiaj, gdy mówimy, modlimy się, nazywamy Bogiem Boga naszego, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, to odwołujemy się do tego, jaki Bóg był i co zrobił dla Abrahama. I też widzimy, że to z Abrahamem Pan Bóg zawarł to łaskawe przymierze. Łaskawe przymierze, do którego później odwołuje się wielokrotnie w przyszłości. I w drugiej Mojżeszowej 2:24 tam czytamy, co Pan Bóg powiedział do Mojżesza przy pierwszym spotkaniu. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. A więc w ten powodem, dla którego Bóg ujął się za narodem izraelskim w niewoli egipskiej, było przymierze, jakie zawarł z Abrahamem. I tu znowu
ta postać Abrahama widzimy, że jest kluczowa. Jeszcze wielokrotnie pojawia się imię Abrahama w Starym Testamencie. Ale to, co dla nas jest takie kluczowe, to jest to, że cztery ważne aspekty życia wierzącego, nauki biblijnej, oparte są o przykład Abrahama w Nowym Testamencie. I po pierwsze, kluczowa rzecz to jest Rzymian 4 rozdział, sprawiedliwość z wiary. Sprawiedliwość z wiary, czy usprawiedliwienie z wiary człowieka wierzącego zbudowana jest na tym, co Bóg zrobił w życiu Abrahama. I spójrzmy na ten 4 rozdział listu do Rzymian. Bo to nie są rzeczy nam obce. Natomiast zobaczmy, że bez Abrahama ta doktryna byłaby niemożliwa. Od pierwszego wiersza przeczytamy. Rzymian 4. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. A co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś, kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udzielał usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w niej wecz się obróciła. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też odstępstwa. Przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu. Nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Może dotąd przeczytam. I widzimy więc, że cała doktryna o usprawiedliwieniu człowieka z wiary jest zbudowana o to wydarzenie w życiu Abrahama, które było tym pierwowzorem tego, gdzie Abraham doświadczył narodzenia na nowo, przebaczenia grzechów, usprawiedliwienia ze swoich win przez wiarę. Zaufał, cokolwiek się w moim życiu wydarzy, tylko Bóg. I widzimy w życiu Abrahama tą Bożą chwałę, gdzie to Bóg sprawia usprawiedliwienie grzesznika. I na tym wydarzeniu życia Abrahama zbudowana jest cała doktryna usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, która towarzyszyła Kościołowi
I została na nowo wydobyta z ciemności w czasie reformacji. Ale druga doktryna, która jest zbudowana na życiu Abrahama, to ta doktryna o duchowym potomstwie Abrahama. Że słowa Boże w Tobie będą błogosławione wszystkie narody świata i że potomstwo Twoje będzie liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski, nie dotyczy tylko cielesnego potomstwa Abrahama, ale znajduje swoje wypełnienie w potomstwie duchowym Abrahama, w ludziach, którzy wstępują w ślady wiary Abrahama. I to czytamy chociażby w Galacjan 3 rozdziale i w wierszach 1-14. Zobaczmy, że tu ponownie na podstawie życia Abrahama apostoł Paweł buduje tą doktrynę duchowego potomstwa. Galacjan 3. Jeden do 14. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. A więc widzimy, to jest ten fragment, jest jeszcze drugi fragment w 4 rozdziale, gdzie apostoł Paweł na przykładzie życia Abrahama pokazuje tą drugą doktrynę o tym duchowym potomstwie Abrahama. Co znaczyły obietnice dane Abrahamowi? Abraham, też jego życie jest takim fundamentem, jest takim przykładem, co to znaczy życie wiary. Co to jest życie wiary przez wszystkie lata jego życia. I to, na co się składa, na to, żebyśmy mogli powiedzieć, że prowadzimy życie wiary. I to czytamy w liście do Hebrajczyków z kolei. Autor listu do Hebrajczyków ponownie sięga do życia Abrahama, żeby nam pokazać, co to znaczy żyć przez wiarę. I w Hebrajczykach 11 i wiersze 8-9 w Hebrajczykach 11, 8 do 19 właściwie aż. Ponownie ten fragment przeczytajmy i zobaczmy to życie wiary.
Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnicę, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę. Do tego, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. I tu mamy opisane całe życie Abrahama i wszystkie jego uczynki wiary. I po pierwsze, widzimy, że w wierszu 8 widzimy posłuszeństwo wiary. Widzimy: przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce. A więc widzimy, że wiara skutkuje posłuszeństwem w życiu. Dalej, w życiu Abrahama widzimy cierpliwość wiary. Czytamy, że przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami, to oczywiście następne pokolenia, ale widzimy, tam w beznadziei oczekiwał na spełnienie się Bożej obietnicy. A więc widzimy tą cierpliwość wiary. To nie przeprowadził się do pałacu, tylko mieszkał pod namiotami. I dalej w życiu Abrahama widzimy oczekiwanie wiary, spodziewanie się. To jest wiersz 10. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Żyjąc na tej obczyźnie, wykonując swoje obowiązki w wierze, w oczekiwaniu, jego wiara się realizowała. I dalej widzimy poświęcenie wiary. Widzimy, że w wierszu 17, że był gotów ponieść koszt, ponieść cenę swej wiary i przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę. A więc widzimy te elementy wiary w życiu, które są pokazane jako bohaterowie wiary, jako ten przykład, co to znaczy, że człowiek prowadzi życie wiary. I to nie są konkretne uczynki. To nie znaczy, że to i to trzeba robić. Ale w życiu człowieka przejawia się wiara, że Bóg dochowa swoich obietnic. W tym, co konkretnie danego dnia człowiek robi. I to jest życie wiary. I to nie tylko, że to jest to, co on robi, ale że ta wiara jest tym napędem w życiu tego człowieka. Jest tą siłą, bo ten człowiek podejmuje decyzje, które wynikają z wiary. Że żony poszuka dla Izaaka nie tu, gdzie mieszka. Że
nagrody za wyzwolenie króla Sodomy nie weźmie całego tego majątku. Że ufność będzie pokładał tylko w tym, co Bóg mu daje, a nie co obcy mu daje. I wiele, wiele takich innych codziennych decyzji, wiesz, że pomimo, że tam był, wiesz, jakieś trudności, nie wycofuje się do swojego kraju, do swojej ojczyzny, ale jak Bóg mu kazał, tam mieszka. W takich warunkach, jakich może, jak sobie może zorganizować to życie, tam mieszka. To jest ten napęd jego życia, motyw, podejmowane decyzje. I czwarta nauka, którą czwarty raz Abraham jest powoływany jako przykład w Nowym Testamencie, to jest list Jakuba. A Jakoba powiedziałem? List Jakuba. To jest Jakub 2:21-24. To jest ten niby słynny, kontrowersyjny fragment o zbawieniu z łaski przez wiarę, który w ogóle nie jest w żadnym kontraście. I zobaczmy Jakuba 2:21-24. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytanemu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. I tu widzimy, że pomiędzy fragmentem, na który powołuje się apostoł Paweł, pamiętacie, na jaki fragment się powoływał? Na moment modlitwy Abrahama, kiedy został usprawiedliwiony z wiary w liście do Rzymian, a zdarzeniem, na które powołuje się tutaj Jakub, jest 25 lat różnicy. Minęło 25 lat pomiędzy tymi wydarzeniami. Tam mówimy o modlitwie i o usprawiedliwieniu z wiary. Tu Jakub mówi o ofiarowaniu Izaaka. Minęło 25 lat pomiędzy tymi wydarzeniami i widzimy, że ta społeczność Abrahama z Bogiem, wiara, która zrodziła, którą Bóg zrodził w sercu Abrahama, zaowocowała tym wielkim czynem wiary, jakim było ofiarowanie Izaaka. I uczynkiem wiary, możemy powiedzieć. I dlatego Jakub mówi: widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki co? Stała się doskonała. A więc tu widzimy wiarę, która skutkuje postępowaniem, które w żaden inny sposób nie pojawiłoby się w życiu człowieka. I to jest ta wiara, która... To są uczynki wiary, które są tymi zewnętrznymi przejawami, dowodami na to, że wewnątrz dokonało się odrodzenie, że jest wiara w środku, w sercu tego człowieka i to jest wiara, która jest nadprzyrodzonym działaniem Bożym. Bo w innym wypadku człowiek nigdy by się tak nie zachował. Tu nie chodzi o to, że ten człowiek przestrzega tych przykazań. Tylko chodzi o to, że motywem tego człowieka do przestrzegania Bożych przykazań jest wiara i są koszty, które w normalnych warunkach człowiek nie byłby zdolny ponieść. To jest dowód na nadprzyrodzone działanie w życiu tego człowieka, że on takich wyborów dokonywał w życiu.
Jest wielu misjonarzy, którzy nie dokonali niczego. Nie zdążyli dojechać do miejsca swojego przeznaczenia i już umarli na chorobę zakaźną na statku. Którzy nie zdążyli nic zrobić. Ale nie chodzi o to, ile człowiek zrobił, tylko co leżało u decyzji podjęcia kroku wiary. I co leży u decyzji, że człowiek przychodzi na nabożeństwo? Co leży u podstaw decyzji, że człowiek nie grzeszy albo robi to czy tamto? To jest fundament. To jest wiara. A nie to, że człowiek mówi, że jak to będzie wyglądać, jak nie pójdę do kościoła. To jest faryzeizm. Ale wiara, zbawcza wiara, pobudza człowieka do rzeczy, które są standardowe i powszechnie przyjęte jako norma, ale też do zachowań zupełnie nieprzewidywalnych, które ponoszą pociągają za sobie wysokie koszty. A więc widzimy, że Jakub mówi o uczynkach wiary, które są dowodami wewnętrznego odrodzenia i wewnętrznej wiary, która jest nadprzyrodzonym dziełem Boga w duszy człowieka, w sercu człowieka. I to są te uczynki, bez których wiara jest martwa, znaczy, że jej po prostu nie ma. I Kalwin podsumował to w ten sposób. Chociaż wiara sama usprawiedliwia, jedynie wiara, to wiara, która usprawiedliwia, nie jest sama. To znamy to powiedzenie Kalwina, czyli że wiara nie pozostaje bezczynna. Wiara skutkuje określonym postępowaniem i życiem. A więc podsumowując, widzimy w tym życiu Abrahama, że to, co Bóg osiągnął w życiu Abrahama, jest niebywałe. Bo Pan Bóg wybrał go. Przeniósł do innego kraju. Zawarł z nim przymierze. Przebaczył mu grzechy, usprawiedliwił go i odrodził do społeczności ze sobą. Następnie w cudowny sposób dał mu syna. Chociaż po ludzku było to niemożliwe. I widzimy, że wszystko, co się wydarzyło w życiu Abrahama, było cieniem rzeczywistości duchowej. Chociaż było rzeczywistością duchową w osobistym jego życiu, to było też cieniem rzeczywistości duchowej, która miała dotyczyć wielu i pokoleń następnych wierzących, oczekiwaniu na Chrystusa, potomka, który też miał zresztą, który fizycznie też pochodził od Abrahama. I widzimy, że Nowy Testament w czterech różnych prawdach wiary korzysta z życia i przykładu Abrahama, dlatego mówimy, że Abraham jest jednym z fundamentów objawienia Bożego dla wierzących. Amen.